Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 1:08. Wyruszamy na wykopki. Dzisiaj z kolegą Darkiem jedziemy na nocne kopanie do Matcza. Kolejne ujęcia już na miejscu. No hej, jest pierwszy sygnał dzisiaj. 50 groszy z PRL-u. Jest kolejna moneta, ale nie poznaję, co to za monetka. Może jak się umyję, będzie widać. Na razie to brak znajomych jakichś wzorów. No, jest kolejna moneta. Zobaczymy, co to wyjdzie, ale wycieruch straszny. Tak, nic nie widać na tej monecie. No i jest czubeczek od pocisku. Jest kolejna łuseczka. Kolejna łuseczka. I kolejny kawałek łuseczki. No dzisiaj same łuseczki póki co wychodzą. I kolejny czubeczek od pocisku. I teraz wyszedł guziczek, ale jakiś uszczerbiony trochę. I za bardzo nie widać na nim, co to jest. Może po umyciu w domu będzie widać lepiej. No i jest jakaś monetka mała. Ciekawe, co to za ustrojstwo. Za wiele nie widać na niej. Może po umyciu będzie widać lepiej. No, coś ciekawego znalazłem. Wygląda na pierwszy rzut oka jak łuseczka z Mausera, ale jest, wiadomo, wystrzelona i jest przykombinowana, bo to chyba ktoś sobie, nie wiem, jakąś świeczkę zrobił z takiej łuseczki. Patrzcie, tu knot jest. Ciekawe. Powiem wam, że zimno jest dzisiaj. 5 stopni. Teraz jest w tej chwili, wcześniej było 2, więc nie jest za przyjemnie. Tak ciepło się nie ubraliśmy, więc trochę odczuwamy z kolegą temperaturę, ale zaraz idziemy do auta wypić herbatę i zjeść po jakiejś kanapce. Sobie zrobimy z 20 minut przerwy. Jest monetka. Dwa złote z PRL-u. Jest kolejna moneta. Ciekawe, co to będzie. Chyba kopiejki. Tak mi się wydaje. Ale też stan słaby bardzo. Tak, kopiejki. 3 kopiejki. Jest kolejna moneta. No to chyba perelek będzie. Sygnał był bardzo słaby, ale monetka wyszła. Dosyć głęboko, nie wiem, z 35 cm. Jeden grosz. Współczesny. On dosyć głęboko był. I znowu kawałek kuseczki. A tak wygląda nasze dzisiejsze pole. O świcie tam Dariusz stuka i puka. No, jeszcze pół godziny i spadamy do domu. No hej, jestem już w domu. Pokażę wam po umyciu, jak te fangty teraz wyglądają i co dokładnie udało się znaleźć.
jakieś łuseczki, szrapnelki, czubeczki od pocisków. Tutaj jest zrobiona taka, nie wiem, lampeczka, świeczka z pocisku jakiegoś. Kawałki szrapneli, jakieś elementy chyba od sprzętu rolniczego, jakiś tam drut. Śmieci wam nie pokazuję, bo też trochę było tych polmosów i puszek i tego innego dziadostwa, jak to zazwyczaj się na tych polach znajduje. Monetki. 50 groszy z PRL-u, 2 złote z PRL-u, jakaś duża wytarta moneta, trochę mniejsza wytarta moneta, 1 grosz współczesny. Ta moneta dopiero dzisiaj zauważyłem przy myciu, że to jest 10 groszy z drugiej RP, ale stan jak widać, czyli nic nie widać. Dobra, to tutaj na tej monetce w końcu zaczęło coś widać przy takim dokładniejszym umyciu tej monetki. To są 3 kopiejki, 1855 rok chyba. No i kawałek guzika carskiego, tak mi się wydaje. No szkoda, że nie cały. Z tej strony właśnie widać, od tyłu. A ta strona tak wygląda. Więc no, destrukt jest troszeczkę. No, szkoda, fajny guzik by był, ale niestety nie jest. Taki to wypad. Powiem wam, że no, zimno było. Chyba za lekko się ubraliśmy i trzeba już chyba brać na te wykopki nocne, bo póki co tylko czas mam w nocy kopać. Będę musiał brać jednak ubrania takie jak, nie wiem, jak na narty jeżdżę, więc żeby było komfortowo kopać. I tyle, no szału nie ma, ale wyjazd zaliczony. Darek też coś tam pokopał, ale też w sumie szału żadnego nie było. I tyle na dzisiaj. Kolejny wyjazd planuję w weekend i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!